serdecznie już w trzecim vlogmasie. Chyba ta bluza będzie nam towarzyszyć podczas wszystkich vlogmasów. Mam taką nadzieję, chociaż może znajdę jakąś lepszą, fajniejszą w sklepach. Ale mnie o tym. Dzisiaj słuchajcie, wyjątkowy vlog, ponieważ przyjeżdża do mnie Hania, będzie jeździła pierwszy raz na wentylku. Zobaczymy też, jak wentylek się zachowa w ogóle pod Hanią. No i słuchajcie, jeszcze Kasia sobie na chwilę wsiądzie, także też będzie miała okazję przejechać się na wentylku, także oglądajcie dalej, a na samym końcu zrobimy unboxing kalendarzy adwentowych. Siemaneczko, witam Was, mizerka ubrana na cebulkę. Trochę mi tutaj gdzieś zawiewało, więc zapiłam sobie fajny kaptur. Idę właśnie po wentylka, bo przyjeżdża Hania, będzie na nim sobie dzisiaj śmigać. Pierwszy raz, zobaczymy, czy chłopak będzie grzeczny. A później jeszcze na chwilę wsiądzie sobie Kasia, też tak pierwszy raz, wiecie, ambitniej na nim pojeździ. Więc jestem ciekawa, jak dziewczynom pójdzie. Patrzcie na niego. On tutaj to się pławi po prostu w tym sianie. Cześć, grubasku. Tobie to nie za dobrze tutaj jest? Hejka. Hejko, mordeczko. Cześć, mój piękny. Pokerek. Siemka. Hania już siedzi na wentylku, proszę Państwa, jej pierwszy raz. Mocne oparcie na strzemieniu. Śmiało, do przodu, do przodu, do przodu. Jeszcze to chyba Ci wydłużymy te strzemiona, bo są trochę za krótkie. Dobra, wydłużyłam o dziurkę, chyba jest trochę lepiej. I zaczęło nam padać deszczem. Dawaj, dawaj do przodu, koniem. Zobaczcie, jak ładnie robią. Półsiad bez strzemion. Ładnie, super. I możesz usiąść. Zmęczona? Wkładamy nogi do strzemion. Łapiemy. Staramy się łapać bez pomocy rączek. No dawaj, Hania, mocno. Masz bacik, lekko puknij bacikiem. O tak, jak lezuj, spokojnie. Ręka do przodu i spokojna. Super. Ekstra, tak jest. Super, fajnie. I jak? Dobrze. Fajnie? Tak. Lepsze niż poker? No, równo są tam. O, równo dobrzy są. Super, jak on ładnie idzie w tych podkówkach. Och, tak jest. Tak jest. Piętka w dół. Super. Fajnie, do przodu. Super koń, fajnie. Super, i do przodu, hop, hop, super, bardzo ładnie. Aktywnie, aktywnie, trzymaj równo w łydkach, super, fajnie. Równo, równo. Trzymaj konia w kontakcie, po linii prostej. Skróć sobie wodze i daj troszkę rączkę do przodu. Wyjedź sobie tam ładnie, ładnie. Patrz, gdzie są następne drągi. I po linii prostej. Lewa łydka w zakręcie, tak. Super. Super, Haniu. I teraz te. Po linii prostej. Lewa, lewa łydka, tak. Super. Brawo, bardzo ładnie, Haniu, dobra. Patrz, gdzie są drągi. Nie odstawiaj tak mocno łapki. No właśnie, troszeczkę za szybko zaczęłaś kręcić, ale to poprawimy przy następnym razie. Trzymaj kontakt, nie trafiłaś w drągi. Trzymaj prawą wodzę, tak, super. Super, teraz fajnie, jedziesz równo, równo. Czemu? A, nie galopujemy! Powoli, żeby ci nie skoczył. Trzymaj w kontakcie. Tak. No i super, teraz koń nie był
wciągnięty w drągi, więc ładnie pojechał. Jedziesz sobie znowu na te. Nie kręć za szybko, nie kręć za szybko. Jedź w kusie, jedź w kusie. Trzymaj prawą wodzę, troszeczkę lewej łydki. Troszeczkę jeszcze mogłaś poczekać, wiesz, z tym skręcaniem. Super. Jeszcze raz. Nie goń, patrz gdzie jedziesz. Hania, patrz gdzie jedziesz. I nie goń. I nie goń. I trzymaj w łydkach. Tak, super. Równo, 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 równo. Super. Patrz gdzie jedziesz. Równo, równo. Trzymaj prawą wodzę. Trzymaj prawą wodzę do narożnika. Do narożnika. Tak. Gaz, 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 gaz. Ręka do przodu. Gaz, gaz. A nie goń konia, równo, w rytmie. Ho, dobrze. Nie kręć za szybko, lewa łydka. Patrz gdzie jedziesz, hej, patrz gdzie jedziesz. O tak, troszeczkę za późno zaczęłaś. Poprawimy, super. Patrz gdzie jedziesz, kręcisz, super. Teraz lepiej, kus, 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 bo zgaśnie nam. Tak jest. Pięknie, dobra. Po linii prostej. Super, w lewo, prawa łydka i do stępa, nie kładź się, do stępa. Super. Patrzysz powoli, gdzie jest przeszkoda, pamiętaj, po linii prostej jedziemy. Śmiało, trochę żywiej, żywiej, Haniu, żywiej, bo zaraz zgaśnie. Patrz, gdzie jedziesz, tak, ładna linia prosta. Pamiętaj, żeby po przeszkodzie od razu nie skręcać, tylko jedziemy po linii prostej dalej. Hop, super. Teraz będą czarne drągi, czarno-białe, w prawo. Pamiętaj, koło kubki tam sobie skręcasz. Patrz, gdzie jedziesz, patrz, patrz cały czas. Tak, tak, tak. Śmiało do przodu troszkę, bo zgaśnie. O tak, hop, ręka do przodu troszkę. Skróci do przodu. W lewo teraz będziemy jechać. Super, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Patrz, gdzie są drągi, pamiętaj, gdzie skręcić, żeby nie za szybko. Hania, ale jedź tym kusem, przecież on się wlecze teraz. O Jezu, a co to? Co to za slalomy? Ale brzydko, fu. Ale brzydko. Hop, hop, hop. I ostatnie po linii prostej ci zostały. Przy ścianie. A jedź, śmiało. Przód, przód, przód. Też slalom jakiś brzydki. Wyjeżdżamy ładnie po linii prostej. Nie robimy zygzaków. Nie robimy zygzaków. Trzymaj tą lewą łydkę przy koniu. Tak, tak. I do lampy jedziemy. Nie patrz pod konia. Super. Nie skracamy. Tak, super. Aktywnie, aktywnie, kus. Hop, hop, super, pięknie. Marysia, widzisz coś? Proszę Państwa, Hania pojeździła wentylka, jest super, bardzo zadowolona, zaliczyła skok stulecia. Ale teraz jedzie, proszę Państwa, Kasia, już Wam pokazuję. W ogóle pogoda nam tak dopisuje, że mamy możliwość jeżdżenia na dworze. Zobaczcie, jak Kasia ładnie robi półsiad. Ja Cię kręcę, Ty to jesteś zawodowa, normalnie jeździczka. Co? No bardzo ładnie. Jak ty lepiej niż ja robię. Trochę ręka bardziej w dół i git. No, troszkę w dół, żeby nie za wysoko podnosić. No, no, jej elegancja Francja, wow. Jutro nie będę chodzić, nie? Dobrze, że jutro raczej nie jedziemy do stajni. Bo musimy być na 12 na wiesz, na uczelni, a wiesz jak to zawsze u nas idzie. Się musiało wjechać o 9, żeby zdążyć. Jeszcze jutro prezentację pewnie będziemy kończyć. No właśnie o to chodzi, nie? Więc wolałabym zostawić sobie taki margines zapasu. O nie, jeszcze zaczął padać deszcz. Dobra, na koniu to nie czujesz.
Jest git i ruszamy kusem. Skróć sobie jeszcze wodze. Na kontakcie, no, na kontakcie mają być. No i wio. Hop, porządnie, dawaj go. O, super. Nogę zmień. Nie bądź wieśniakiem. O, no i dobrze, co nie umiesz? Ładnie! Super! O to chodzi! Na kontakcie, Kasia! O tak! Pięta w dół, spokojnie! Tak śmiesznie! Ale co? Męcząca? Do dostępa, pociągnij delikatnie i poczekaj. O, super. Prrrt. Kontakt. Ładnie. Lecisz, gaz, 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 bo zaraz przejdzie do stępa, wio! Trzymaj, trzymaj na kontakcie wodze. O tak. Trzymaj, trzymaj. Super, jedziesz mała. Zadyszkę już masz? Dobrze, jedziesz kusem. Kusować po prostu. Nie możesz mu dawać się tak wyciągać w kusie. Trzymaj na kontakcie. O tak, i dociągnij, ciągnij, ciągnij do siebie łapki. Nie dawaj mu przyspieszać. Lewa wodza, skręcamy w lewo. Tak. Super, jedź kusuj. Nie stępuj, jedź do kusem, no. Tak jest. I jedź na te żółte tu. Super. Woo! No, trzymaj w kontakcie. Nie puszczaj tej wodzy, trzymaj ją. O tak. Dawaj, na środek najedź, pilnuj tej linii prostej, nie slalomem. Trzymaj w kontakcie te wodze. Super! Bardzo ładnie! Wolniej! Nie lećcie, o tak, super! Prawa, prawa łydka, super, prawa łydka, tak! Pięknie, Kasia, i do stępa! Spokojna ręka, tak! Pięknie! Poklepać konia. Zmęczona? Wiesz co? Chyba oddechu. Oddechu bardziej brakuje. Dla mnie. Kasia, co ty tak skracasz ten plac? Patrz, gdzie jedziesz, ręka niżej, pięta w dół. Trzymaj mocne oparcie na strzemieniu. O tak. Nisko ręka, tak. Trzymaj, nie wypuszczaj. Ej, nie wypuszczaj. No to podnieś rękę trochę. Podnieś go. No w końcu. Nie daj mu tak wyciągać. Piętka w dół, mocne oparcie na strzemieniu. Tak, i ręka niżej troszkę. O tak. I trzymaj, nie wypuszczaj kontaktu. Super!
Fajnie, tak jest. Spokojnie. Wolniej. Prrr. O tak. Pięta. Mam nadzieję, że vlog ze stajni Wam się podobał. Teraz lecimy do odpakowywania kalendarzy. Dajcie koniecznie znać, jak poszło Hani i Kasi na wentylku. Ja myślę, że dziewczyny sobie całkiem nieźle poradziły. Hania nawet zaliczyła swój skok przez drągi i przyprawiła mnie prawie o zawał serca. Także no, było ciekawie, ale później jak już się ogarnęła, już troszeczkę nie pędziła z tym koniem, słuchała moich rad, to naprawdę fajnie jej szło i wentylek myślę, że był dla niej bardzo grzeczny. No dla Kasi to już w ogóle, Kasia to mega sobie pojeździła, także fajnie, fajnie, że dziewczyny mogą się też przejechać na moim kochanym koniu. Ale dobra, nie gadam, otwieramy kalendarze i zobaczmy, co dzisiaj nas czeka. Mamy pierwszy kalendarz z końskiej cukierenki. Szukamy sobie trójeczkę. Wiecie, że ja mam zawsze problem, żeby znaleźć? O, jest, dobra, znalazłam. I uwaga, o, tym razem mamy coś mega świątecznego, pasowującego się w ten klimat świąteczny. Czekajcie, wyjmę. I proszę Państwa, jest to oto taki bucik dzisiaj świętego Mikołaja, także bardzo świątecznie. Jeszcze sobie wałęsnę, bo one naprawdę przepięknie pachną. I lecimy z kolejnym kalendarzem. Może teraz sobie weźmiemy kalendarz od widza. I uwaga, co my tutaj dzisiaj mamy? Trójeczkę muszę znaleźć, tak? To kurde, nie jest takie proste. Piątkę widzę. Czwórkę mam, ale nie, dzisiaj nie jest czwórka. O, jest trójka. Znalazłam. I uwaga, co dzisiaj nas czeka? Są to, proszę Państwa, żelki. Żelki Caribo. Ja nie mogę dużo jeść żelków, przyznam się szczerze, bo później mi bolą zęby, ale to jest taka mała paczuszka, więc na pewno bez problemu sobie ją zjem bez bólu zębów. Następny kalendarz to będzie kalendarz od doktora Horsa. Tutaj już widzę trójeczkę i chyba zgaduję, że jest to smar. Smar ma takie opakowanie, no ale sprawdźmy to jeszcze. I uwaga, uwaga, czy zgadłam? Proszę Państwa, tak jest, udało mi się zgadnąć. Mamy smar od doktora Horsa. Zawsze doktor Horse, jak kupujecie takie smary, to ma gąbeczkę w środku, co jest bardzo fajne i mega dużym ułatwieniem, mega duży plus. Za to także, no widzicie, kupujecie smar, macie gąbeczkę, nie musicie się przejmować, czym posmarować siodło czy inne skórzone rzeczy. No i cóż, chyba na sam koniec został nam kalendarz z Horstaka. Weźmiemy może sobie... O, to jest ciężkie. Weźmiemy sobie może ten kartonik. Kartoniku jeszcze nie było, więc sprawdźmy, co dzisiaj nas czeka. Dobra, ale czekajcie, muszę to jakoś otworzyć, żeby może jeszcze karton się nadawał do zużycia. Okej. Jest to, słuchajcie, jakiś chyba preparat? O nie, spadł nam jeden kalendarz, jedno okienko. O Jezu, jakie ciężkie. Jest to chyba glinka, słuchajcie, tak. O, coś, co używamy na potęgę, czyli glinka. Like Ice, ja bardzo ją lubię, to jest jedna z naszych ulubionych glinek, jeszcze jest bardzo w porządku ta z Horseline'a, no ale tą bardzo często biorę właśnie w Horstaku, także wydaje mi się, że też dlatego ją dostałam. O Jezu, coś tu się... Bardzo dziękuję, na pewno nam się przyda i cóż, to tyle? Nie, jeszcze, tak, to tyle. No i cóż, to tyle w dzisiejszym filmie z naszego odpakowywania kalendarzy. Bardzo dziękuję firmom. Na razie naprawdę są w punkt trafione okienka. Bardzo dziękuję za takie zaangażowanie i firmom, i właśnie moim widzkom, które też stworzyły właśnie taki kalendarz dla mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się już jutro na kolejnym vlogmasie. Trzymajcie się. Buziaki, cześć i pa!